No to nieciekawie z tymi oponami jest tutaj. No w ogóle to bieżnika nie ma. Tak, wydarty jest. Proszę pana, to jest zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. I to takie poważne. Oko rzeszowskiego krokodylka jest latami trenowane, aby wyłapywać właśnie takie, chciałoby się powiedzieć, ciężarówki. Jednak naczepa tego pojazdu nie nadaje się do przewożenia żadnych ciężarów. Zamiast wozić towary, sama powinna być wożona na lawecie. Dzień dobry. Kontrola drogowa. I po chwili okazuje się, że kontrola nie skończy się dla kierowcy niczym dobrym. Włączył pan pozycyjne światła? Tak? Ale co z tego, skoro nie świecą? Światła pozycyjne z przodu nie ma i z tyłu również nie ma w ciągniku. Jednak to dopiero początek. No to nieciekawie z tymi oponami. Operatorzy naszych kamer widzieli już niejedno. Jednak taka ciężarówka trafiła im się po raz pierwszy. Tak, tym bieżnikiem? No w ogóle to bieżnika nie ma. Tak, wydarty jest. Jednak to, co tak bardzo zdziwiło operatora, nie dziwi kierowcy. Widzi pan? Widzę. Opon to nie ma. Co to dużo gadać. No to jak pan rozpoczął zadanie przewozowe dzisiaj? No wiem, jak to w filmie można było pomyśleć, jak to, że jechać już. I tak pana wypuścili, tak? Tak. To ma urama się uchybuje z lewej. Ale proszę, zobacz. Nicem. Jeden, dwa. A następnie trzy i cztery. Inspektor już dawno nie widział auta w tak fatalnym stanie. Proszę pana, to jest zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. I to takie poważne. Aby podkreślić powagę sytuacji, inspektor dramatycznie wyszedł z kadru, a po dokładnej kontroli okazuje się, że lista usterek jest jeszcze dłuższa. Zakaz dalszej jazdy ze względu na fatalny stan techniczny naczepy. Element konstrukcyjny pojazdu, rama, nadmierna korozja, uszkodzenia. Podłoga w naczepie pęknięta. No i z takich delikatnych to brak oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Inspektor poucza kierowcę, ponieważ uznaje, że to właściciel firmy zmuszał go do wyjazdu w trasę. Gdyby nie chciał jechać, prawdopodobnie zostałby zwolniony. A proszę mi powiedzieć, jak to było z tym obchodem dzisiejszym pojazdu codziennym? Było, ale to jeździ się po dziurach, naczepa po prostu to skaka, że lubi się palą. Ogumienie to wiadomo pewnie. No ale się w nocy nie zużyły opony, nie? Zobaczy się, nie wróci, dłuższy czas. No. Przeciwko właścicielowi firmy wszczęto postępowanie administracyjne, które może się zakończyć nałożeniem 8000 zł grzywny. Nagrałeś pirata drogowego? Zarejestrowałeś interesującą sytuację na drodze? Podziel się nią z innymi. Na wasze maile czekamy pod adresem nadrogach@grupaonet.pl.